Dzieje apostolskie rozdział ósmy. Szaweł zaś zgadzał się na zabiciego. Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele Jerozolimskim. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył kościół. Wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, Głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, Sprawiał zdumienie lud Samarii i twierdził, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego. Ten jest wielką mocą Bożą, mówili. A liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztukami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać ducha świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię pana Jezusa. Wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali ducha świętego. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez wkładanie rąk udzielali ducha świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie i mnie te władze, powiedział, aby każdy, na kogo włożę ręce, otrzymał ducha świętego. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce Twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swojego grzechu i proś Pana, a może Ci odpuści Twój zamiar, bo widzę, że jesteś żółcią, gorzką i wiązką nieprawości. A Szymon odpowiedział, módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli. Kiedy dali świadectwo i odpowiedzieli słowo Pana, Udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich. Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do gazy. Jest ona pusta, powiedział Anioł Pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem. I wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? zapytał. A tamten odpowiedział: jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim, a czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owce na rzeź i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego, bo jego życie zabiorą z ziemi? Proszę cię, o kim to prorok mówi o sobie czy o kimś innym zapytał Filipa dworzanin. A Filip, wychodząc z tego tekstu pisma, Opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin, cóż przeszkadza, abym został ochrzczony. I kazał zatrzymać wóz. I obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, duch pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do Cezarei.